Związek Powiatów Polskich od 2003 roku prowadzi ranking gmin i powiatów, w którym jego eksperci oceniają działania tych jednostek samorządowych w kategoriach odniesionych do liczby mieszkańców. Tegoroczna ich ocena dotyczyła 2019 roku. Podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego rankingu gmin powiatów za 2019 rok. Oprócz 6 kategorii głównych wyłoniono też supergminę, supermiasto i superpowiat. Kryteria oceny ujęte są w 11 grupach i obejmują te dotyczące m.in. inwestycji, obsługi mieszkańców, działań prozdrowotnych, oświaty, kultury i sportu czy ekologii i współpracy krajowej oraz międzynarodowej. Tytułem Supermiasto uhonorowano 4 aglomeracje – Bolesławiec, Płońsk, Stronie Śląskie oraz Legnice, miasto na prawach powiatu. Aktywnie realizowane inwestycje i kultywowanie lokalnych tradycji to połączenie, które zaowocowało tytułem Supermiasto dla Bolesławca. Renowacja obiektów pomogła w odpowiednim utrzymaniu zabytków, a słynny wzór z bolesławickiej ceramiki zna chyba każdy. Poza tym honorowym tytułem, który Bolesławiec otrzymał już drugi raz z rzędu, miasto zajęło też pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. W ubiegłorocznym rankingu było to drugie miejsce.